Puls Miasta, Łukasz Kybiński. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Wiceprezydent Zielonej Góry, Dariusz Lesicki. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dariusz Lesicki w studiu, to wskazuje na to, że będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w strefie aktywności gospodarczej, o miejscach pracy, o tym, że inwestorzy poszukują pracowników, a ja Pana zaskoczę, mam nadzieję, bo chciałbym porozmawiać o polityce i od tego zacząć. Pamiętam, jak na polityce skończyliśmy i ta odsłona tego programu Puls Miasta wtedy cieszyła się dużym wzięciem internautów i naszych telewidzów. Tak więc od polityki zaczniemy. Jednomandatowe okręgi wyborcze. Co Pan sądzi na ten temat? Znaczy myślę, że to jest kwestia oczywiście sporna co do tego, czy w małych i większych miejscowościach te jednomandatowe okręgi wyborcze powinny się znaleźć. Na pewno w małych miejscowościach to jest ważny element, ponieważ one decydują o tym, jak te miasta i miejscowości się rozwijają. W układzie budowania koalicji później w radach, no bywa to różnie, ale w tych mniejszych myślę, że daje to szansę na to, aby każdy mógł zagłosować na tego, na kogo chce. W większych miastach oczywiście to jest pewne rozwiązanie i ja jestem w większych miejscowościach jednak za tym, aby to te koalicje, które byłyby zawiązywane, były większościowe, czyli byłyby to koalicje stowarzyszeń dużych bądź partii politycznych, a w mniejszych oczywiście to są małe ojczyzny i tam powinno to zafunkcjonować na zasadzie takiej, jak do tej pory to było, czyli każdy komitet jednoosobowy mógł nawet wystartować i mógł stać się radnym. Żeby zostać wiceprezydentem, kandydować nie trzeba. To prezydent miasta decyduje, kto będzie go reprezentował w tych różnych obszarach, za które odpowiedzialni są wiceprezydenci. A pan, panie prezydencie, kandydował kiedyś? Bo ja z Zielonej Góry to pamiętam, że chyba nie. W Zielonej Górze nie kandydowałem. Kiedyś 8 lat temu startowałem na burmistrza Słubic, skąd przyjechałem do Zielonej Góry 10 lat temu. Z jakim wynikiem? Jeszcze czym chwalić? No, powiem, że wynik był 2900 głosów. No osoba, też, która była przede mną, 1950, a burmistrz, który rządzi dalej w Słubicach, miał 3100, więc nie był to zły wynik na tą miejscowość. Oczywiście podchodzę do tego w sposób taki już historyczny bardzo mocno, bo bardzo mocno już związałem się z Zieloną Górą, już jestem Zieloną Górą. Będę jeszcze długo związany, chciałbym być długo związany oczywiście i ja uważam, że rzeczywiście no, kwestia wyborów samorządowych, które się zbliżają. Oczywiście. Bo zbliżają się, za rok będą tak, prawdopodobnie. Stąd też ten temat oczywiście. Prawdopodobnie. Ona na pewno budzi wiele kontrowersji. Na pewno majstrowanie w tej chwili w ordynacji wyborczej nie jest zasadne. Ja uważam, że byłoby zasadne, gdybyśmy mówili o wyborach następnych. Bo tak jak to zazwyczaj bywa, jeżeli ktoś majstruje tuż przed wyborami, to znaczy, że chce dostosować czy to okręgi wyborcze do siebie pod swoje potrzeby. Zresztą to potwierdził na przykład węgierski, gdzie Orban w sposób bardzo specyficzny i bardzo z dużymi detalami badał opinie oczywiście poszczególnych mieszkańców podzielone na kody miast i tak stworzył te okręgi wyborcze, że wygrywał. Panie prezydencie, politykę zostawiamy, chociaż widzę, że na polityce też pan się zna i ta przeszłość też jest bardzo interesująca. Kandydat na burmistrza Słubic, to myślę, że po zejściu z anteny też będziemy mieli jeszcze chwilę okazję o tym podyskutować. Sesja Rady Miasta się zbliża, kolejna za chwilę i bardzo ważne tematy. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli oprócz tych tematów inwestycyjnych rozmowę od parku krajobrazowego, bo on tak się chyba zwie przy Braniborskiej, Park Braniborski, tam są z boku te wieżowce. I głośny temat, o którym już mówiliśmy, rozmawialiśmy też w tym studiu bardzo dużo. Co z tym parkingiem, panie prezydencie? Czy jest jakiś sposób na to, żeby pogodzić jedną i drugą stronę? Ja wiem, że pewnie ta sprawa się w ratuszu rozwiąże, ale jaka jest pana opinia? Ja uważam, że w tej chwili jakby informacje, które posiadam, informacje, które wynikły z ankiety, która była przeprowadzona przez organizację niezależną zupełnie od nas, bo było to stowarzyszenie, które na Władysława IV funkcjonuje i ono doskonale wie, jak ten obszar funkcjonuje. Przeprowadzono kilkaset ankiet. Dzisiaj na sesji Rady Miasta prezydent przedstawi wyniki tej ankietyzacji, z których wynika rzeczywiście, że znacząca większość mieszkańców chce, aby powstał parking. Może nie w tym największym obszarze. Tak, bo tam było kilka wariantów. Były cztery warianty tak naprawdę. Jeden, który zakładał, że nie będzie parkingu, jeden zakładał, że parking będzie na 124 miejsca i zakładał wycinkę większej ilości drzew. Były dwa pośrednie, czyli ten, który zakładał około 90 miejsc parkingowych przy wycince minimalnej, bo kilkunastu drzew. No i był 34-miejscowy parking, który myślę, że on nie spełniałby zupełnie funkcji, więc większość osób przychylała się jednak do tych rozwiązań
żeby stworzyć 94 miejsca parkingowe i to dla mieszkańców przede wszystkim i bloków, które są przy Władysława IV, tak. Ponieważ no tam to jest w cudzysłowie oczywiście armagedon, żeby z wieczorem zaparkować. Mam nadzieję, że nie dochodzi do sytuacji takiej jak w Poznaniu, że ktoś sobie stawia krzesełka plastikowe, tak aby zablokować sobie miejsce na wieczór, żeby zaparkować. Więc myślę, że ten problem należy rozwiązać. Oczywiście ten problem będzie też rozwiązywał pewną sytuację, która ma miejsce przy dowozie osób do szkoły numer 7 podstawowej. Tak. Oczywiście z rana i z wieczora i po południu, gdy ulicą Braniborską no nie idzie przejechać, bo mamy tam jeszcze żłobek, który powoduje to, że tych komunikacji jest wielka. No tak, podjedziemy na parking z drugiej strony. Dokładnie, i parkiem przejdziemy do szkoły. Dziecko będzie mogło spokojnie sobie przejść do szkoły, bo nie będzie musiało przekraczać ulicy, tylko wejdzie od strony parku do szkoły i myślę, że to będzie jakby dla wszystkich rozwiązanie optymalne. Zakładamy również, że jeżeli chcemy rozpocząć jakikolwiek etap rewitalizacji Parku Braniborskiego, no musimy też przygotować jakieś miejsca parkingowe dla tych, którzy obok tego parku nie mieszkają. To też będzie jakby element, który... Czy wy macie w planach to, żeby ten park rzeczywiście zyskał ten nowy blask, bo ta sytuacja wygląda już tam tak się dzieje chyba od 3 czy 4 lat bodajże, że nic tam się nie zmieniło po tej uchwale w sprawie tego parku krajobrazowego. Ta uchwała spowodowała, że tam naprawdę niewiele można zrobić, ponieważ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, potwierdzając, ponieważ my również wystąpiliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wcześniej opiniowała projekt powstania tego parku, o zmianę granic tego parku, ona się przychyliła do tego, bo to jest jakby rozwiązanie racjonalne i motywowaliśmy to rzeczywiście, że chcemy rozpocząć pewien proces rewitalizacji. On już się rozpoczął na poziomie budżetu obywatelskiego, bo jak wiemy, jeden z projektów zakłada budowę ścieżki do biegania, powiedzmy tego bardziej intensywnego, czyli z różnymi przeszkodami. Zakładamy również, że w przyszłości będziemy chcieli tam środkami miasta stworzyć jakby obszary dla rozwoju troszeczkę też możliwości wycieczek rowerowych i to będzie powodowało, że jednak ludzie będą chcieli dojechać w jakiś sposób do tego parku, a nie tylko park, który ma być parkiem dla mieszkańców, bo te 100 kilkadziesiąt hektarów, to myślę, że znakomite miejsce wypoczynku dla wielu zielonogórzan. To panie prezydencie, na koniec tego wątku, skąd w pana opinii taki jest rozdźwięk, wydźwięk tego, że z jednej strony pan mówi, że są wyniki ankiety, które wskazują na to, że zdecydowana większość osób chce tego parkingu, z drugiej strony, jak prześledzimy portale społecznościowe, czy osoby, które są zaangażowane w to, żeby tam tego parkingu nie było, to trafiamy na hasło, mieszkańcy nie chcą. Znaczy, myślę, że to jest kilkanaście osób, które od wielu lat nie chcą tego, bo w Zielonej Górze i w Polsce myślę, że jest to przykład tego, że no zróbmy miejsca parkingowe, zróbmy pergole śmietnikowe, oczywiście one są potrzebne, tylko nie pod moimi oknami, tylko pod oknami sąsiada. I to jest myślę wydźwięk taki, a w chwili obecnej no mamy jakby już przygrywkę do wyborów, więc każdy będzie się tutaj podłączał do tego, aby mówić, że musimy chronić zieleń. Ja myślę, że tu radni PiS będą mówili bardzo dobrze, ale no jakoś dziwnym trafem pan minister Szyszko nie ma jakby żadnych skrupułów, żeby wycinać puszcze i jest to akceptowalne, a tutaj mówię kwestia tego, aby uruchomić ten obszar, bo naprawdę ten obszar może być uruchomiony nie tylko dla mieszkańców, tylko dla wszystkich zielonogórzan, no wymaga pewnych rozwiązań, chociażby tych rozwiązań podstawowych, o których mówimy, czyli o miejsc parkingowych, bo dojazd do tego jest... To się podobnie się dzieje na Wagmostawie na przykład. No, dokładnie. Gdyby nie te kilka miejsc, które udało się wyznaczyć, to nikt by tam nie pojechał. Dokładnie. Panie prezydencie, politycznie pan się aktywnie widzę, tu już minister... No wybory się zbliżają. Nie będę startował. To oczywiście z przymrużeniem oka. O inwestycji drogowej chciałbym porozmawiać. Zanim na finał przejdziemy już do strefy aktywności gospodarczej, żeby porozmawiać o tych miejscach pracy Wyszyńskiego i Wojska Polskiego. Ostatnie chyba tak niebezpieczne i trudne dla kierowców. Może to dziwnie brzmi, ale rzeczywiście zdarzają się tam takie sytuacje, które wynikają po prostu nie z brawurowej akcji, tylko z niewiedzy tego, jak się poprawnie zachować. Wiem, że są plany, żeby wybudować tam rondo, o tym się już mówiło jakiś czas temu. Problemem był ten zabytkowy budyneczek. Tak. Wiem, że tam też udało się to w pewien sposób rozwiązać. Zgadza się. Oczywiście ten problem powstał, myślę, że 8 lat temu. 8 lat temu zaczęliśmy dyskutować, jak rozwiązać sytuację, która co jakiś czas nam się powtarza i to w takich złym obrazie, czyli pojawiają się wypadki drogowe, które niestety powodują, że to miejsce jest niebezpieczne pod względem drogowym. Dlatego tutaj dosyć długo dyskutowaliśmy z panią wojewódzką konserwator zabytków, przekonywaliśmy ją, wysyłaliśmy różne monity i do pani konserwator, i do ministra i w końcu udało się. Za to dziękujemy bardzo serdecznie pani konserwator, że podjęła decyzję o wyburzeniu kawałka budynku, który tak naprawdę tej historycznej części nie miał w sobie, on był dobudówką
i w tym momencie otworzyła nam się szansa na to, aby rzeczywiście przygotować projekt ronda, który myślę, że da szansę na to, aby upłynnić tam po pierwszy ruch, bo nieraz ten ruch jest jednak skomplikowany, patrząc na tą aleję sklepów, która jest poniżej. I to spowoduje, że rzeczywiście, że kolejny i to już chyba taki ostatni, bardzo newralgiczny punkt miasta będzie skomunikowany w sposób taki, aby można było na nim jeździć w sposób bezpieczny. Założyliśmy, że do końca roku 2018 będzie gotowy projekt, później będzie realizacja. Niewykluczone, prezydent Kubicki zakłada również przebudowę całej drogi od tego ronda aż do ronda Świętego Jana Pawła, które dzisiaj będzie miało nazwę Świętego Jana Pawła, bo dzisiaj jest sesja Rady Miasta. Z jaką pewnością, bo to też zgłoszono ten projekt, bo było do tej pory Jana Pawła. I ten odcinek również, gdyby się dało zmodernizować, na pewno ta część miasta i upłynęłaby się pod względem ruchu, ale również dałoby to szansę na to, żeby było bardziej bezpiecznie. Oczywiście i to bezpieczeństwo to priorytet. Zahaczył Pan o ten temat, to zapytam, zanim przejdziemy do Kisielina już tak na koniec. To dobry pomysł, żeby zmienić nazwę tego ronda ze Jana Pawła II na Świętego Jana Pawła II? Ja powiem z doświadczenia 10-letniego, jak zasiadam z drugiej strony Rady Miasta. Wiem, co Pan powie. Najtrudniejszymi tematami są nazwy ulic. I to są zazwyczaj tematy, wokół których powstaje dyskusja, która trwa 20, 30, 40 minut. Tematy, które są ważne, one idą bardzo szybko. Co mnie nieraz cieszy, bo rzeczywiście, jeżeli my dyskutujemy o czymś, a tutaj myślę, że nie będzie takiej zbytnio dyskusji, ponieważ to jest jakby doprecyzowanie tego, że rzeczywiście kilka lat temu Jan Paweł II został ogłoszony świętym, więc tak jak mamy świętej Kingi, powinno to bez problemu większego przejść, aczkolwiek. Nie wiem. Ja się spodziewam żywej dyskusji. Jednak, panie prezydencie, na koniec pana konik i dwa słowa na temat tego, ilu pracowników obecnie poszukują firmy, które są zlokalizowane w strefie, bo to się nam dynamicznie zmienia i można to chyba liczyć w dziesiątkach na tę chwilę, czy setkach. Ja myślę, że w setkach można w tej chwili już zacząć liczyć. Tak jak powiedzieliśmy i informowaliśmy, na te święta będą dobre prezenty dla Zielonogórzan, czyli będą te miejsca pracy. I rzeczywiście w tej chwili rozpoczyna się już nabór i pewne przygotowanie pracowników do zakładów, które albo powstają, albo rozpoczynają swój cykl inwestycyjny. Zakładamy tutaj kilkanaście przedsiębiorstw, które poszukują pracowników. Styropmin, który już jest tuż przed rozpoczęciem, poszukuje osób, które będą chciały tam pracować. Naturalnie Brinkman cały czas również poszukuje osób, które mają doświadczenia w tapicerowaniu bądź w szyciu. Jeżeli nie mają takiego doświadczenia, to są w stanie przekwalifikować osoby, które są chętne do pracy. Poszukuje również firma Spinco osób z wykształceniem inżynierskim, to przede wszystkim do utrzymania ruchu, do obsługi urządzeń CNC, więc myślę, że tutaj jest kilkudziesięciu inżynierów na pewno znajdzie pracę, plus kilkudziesięciu techników, którzy będą obsługiwać te maszyny. Firma Figę, która zajmuje się e-commerce, poszukuje około 50-60 na początku osób, a dojdzie do 300 osób. Firma REAC, która jest producentem, szwedzka firma REAC, która jest producentem specjalistycznych urządzeń do medycyny, a dokładnie łóżek medycznych i tych wszystkich podnośników, które są z tym związane, poszukuje również osoby z wykształceniem technicznym, bądź dostosowane, które chciałyby się dokształcić w tych rozwiązaniach i tu w szczególności poszukują kobiet, które twierdzą, że są bardziej precyzyjne niż mężczyźni. Poszukują również osób 50+, czyli osoby, które w jakiś sposób na tym rynku pracy nie mogą się znaleźć, więc ja zachęcam bardzo do tego, aby te nasze informacje próbować analizować. My w łączniku zazwyczaj publikujemy informacje kontaktowe, tak aby można bezpośrednio się już skontaktować z przedstawicielami tych firm, bo myślę, że w tej chwili rzeczywiście w Zielonej Górze... Czyli bezpośrednio, bo na pewno też oglądają nas osoby zainteresowane, panie prezydencie, bezpośrednio do tych firm? Bezpośrednio do tych firm, tak, można bezpośrednio do tych firm, jeżeli osoby, które oglądają, można kontaktować się również z Urzędem Miasta, z moim sekretariatem, czy też z panem dyrektorem Arkadiuszem Kowalewskim, który jakby za rozwój parku odpowiada i on na pewno wskaże bezpośrednio osoby, z którymi można rozmawiać o to,
aby znaleźć tą pracę. Jeżeli się jej nie ma, jeżeli ma się pracę, a chce się znaleźć troszeczkę lepiej płatną, to też warto się pokusić o telefon. A jak to jest właśnie, panie prezydencie, z pensją? Bo rozumiem, że jeżeli chodzi o stanowiska techniczne, stanowiska inżynierów, to są osoby z wyższym wykształceniem, pewnie absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, chociaż może zdarzają się też osoby gdzieś tam z innych województw czy z okolic, które uważają, że Zielona Góra jest atrakcyjna i się tu po prostu przenoszą. To w tym przypadku myślę sobie, czy zdaje mi się, że ta pensja jest wyższa. A jak w przypadku tej innej pracy, takiej, ja nie lubię tego określenia, tak się mówi, praca przy taśmie, po prostu. Znaczy, ja jestem przekonany, że w tej chwili ta sytuacja, tak jak już kiedyś tutaj mówiłem, zmienił się rynek pracownika, czyli pracownik dyktuje warunki i w chwili obecnej wielu pracodawców musi podwyższyć angaże, czy też płace po to tylko, aby tych pracowników utrzymać. I ja uważam, że ci, którzy wchodzą na rynek, rozumiem, oni muszą dać pewien handicap tym, którzy do nich przychodzą, czyli muszą dać te pieniądze, które są znacząco wyższe. Ja myślę, że przykładem dobrym jest Ideal, który też się rozbudowuje, bo to zapomniałem również powiedzieć, bo około 60 osób będzie chciał dotrudnić Ideal, wchodzi w nową produkcję, będzie wprowadzał sprężarki, przepraszam, prasy i wtryskarki, ponieważ będzie rozszerzał swoją gamę produkcji, będzie zatrudniał 60 osób i oni jakby na rynku, na rynek weszli z kwotą, która jest znacząco inna niż ta, która rozumiem, obowiązuje. I myślę, że stworzyli sobie na początek znakomity zespół. Ten zespół się rozwija, oni chcą się rozwijać w Zielonej Górze, czyli znaczy, że potencjał w tym mieście jest i ta firma również będzie się rozwijała. I tak jak powiedziałem, 60 osób w roku 2018 znajdzie tam dodatkowo pracę. Czyli szanowni państwo, warto kontaktować się z firmami, które zlokalizowane są w strefie aktywności gospodarczej w Kisielinie. Warto też, jeżeli nie mamy możliwości, nie wiem, podjechania tam, czy jakiegoś kontaktu mailowego, można po prostu skontaktować się z Urzędem Miasta, wy też... Albo na Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny, tam o, na tej stronie są jest większość ofert pracy, więc tam można jakby i to rzeczywiście może być bardzo dobry prezent na święta, oby to była rzeczywiście dobrze płatna praca. Panie prezydencie, pięknie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Państwu przypomnę, Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry, był Państwa i moim gościem, a to był program Puls Miasta. Dobrego dnia. Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia.